Badacze co jakiś czas odnajdują różne niezwykłe artefakty z naszej przeszłości. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka wspaniałych archeologicznych odkryć, które zszokowały cały świat. Zapraszam do oglądania. 700-letnia kupa. To znalezisko jest chyba bardziej obrzydliwe niż fascynujące. W 2014 roku archeolodzy na obszarze średniowiecznego miasta Odense w Danii mieli do wykonania dość nieprzyjemne zadanie polegające na otwarciu kilku beczek z 700-letnimi ludzkimi odchodami. Po otwarciu beczek eksperci potwierdzili, że beczki niezwykle dobrze zakonserwowały swoją zawartość. Innymi słowy, znalezione tam odchody wciąż mocno śmierdziały. Beczki zostały znalezione podczas największych miejskich wykopalisk archeologicznych w historii Danii. Jest to obszar pełen starych, ceglanych i w połowie drewnianych domów, starożytnych stajni i innych obiektów, w tym czegoś, co wydaje się być starą komunalną toaletą miejską. Możemy się zastanawiać, dlaczego ktoś chciał w ogóle otwierać te beczki. Naukowcy chcieli w ten sposób dowiedzieć się więcej o diecie średniowiecznych mieszkańców tego miasta. Okazało się, że jedli oni dużo malin i zamiast papieru toaletowego używali skrawków z mchu i skóry. Czy ta wiedza była warta babrania się w 700-letnich odchodach? Ocencie sami. Chińska mumia. A oto kolejne odkrycie sprzed 700 lat. W marcu 2011 roku chińscy robotnicy drogowi podczas rozkopywania jezdni natknęli się na tą niesamowicie dobrze zachowaną mumię z czasów dynastii Ming. Biorąc pod uwagę piękne, jedwabne i bawełniane płótna, w które zawinięta była mumia, można jednoznacznie stwierdzić, że był to jakiś wysokiej rangi członek dynastii, która rządziła Chinami w latach 1368-1644. Wyjątkowe okoliczności jej pochówku sprawiły, że jej ciało tak dobrze się zachowało. Twarz tej kobiety była w zasadzie nienaruszona, gdy ta została znaleziona. Przykładowo, wciąż można było wyróżnić na niej rzęsy. Wyglądała prawie tak, jakby umarła w zasadzie niedawno. Jej doskonały stan częściowo wynikał z tego, że ciało było zatopione w niezidentyfikowanym brązowym płynie w jej trumnie. Historycy uważają, że ta konkretna metoda mumifikacji była używana tylko podczas pogrzebów najbardziej znamienitych przedstawicieli społeczności. Niestety, do dzisiaj nie udało się zidentyfikować tożsamości tej pochowanej kobiety. Starożytny banknot. A oto kolejne fantastyczne znalezisko datowane na około 700 lat. Często myślimy o naszych starożytnych przodkach jako o osobach, którzy jako waluty używali nie banknotów, ale raczej monet. Jak się okazuje, w Chinach banknotów używa się od naprawdę dawna. Ten konkretny banknot z dynastii Ming był ukryty w tej XIV-wiecznej drewnianej rzeźbie Buddy w Australii. Został odnaleziony w 2016 roku. Prawdopodobnie ktoś schował go w tej rzeźbie, a potem o nim zapomniał. Banknot opatrzony jest trzema oficjalnymi pieczęciami cesarza Hongwu Shui Yan Zenga oraz linią tekstu potwierdzającą, że jest to autoryzowany przez Departament Finansów środek płatności i jest tak samo ważny jak inne monety. Widnieje tam też ostrzeżenie, które głosi, że ktokolwiek zostanie przyłapany na próbie robienia fałszywych banknotów, zostanie stracony. Wydaje się więc, że fałszowanie banknotów już wtedy stanowiło problem. Wartość banknotu to 1 guan, który był najwyższym nominałem tamtej epoki. Szczęśliwy znalazca sprzedał go na aukcji za nieco ponad 35 tysięcy dolarów. Język świętego Antoniego. W roku 1231 święty Antoni zmarł z powodu stanu znanego jako puchlina wodna. Była to niezwykle bolesna choroba, która powodowała obrzęk całego ciała. Został on pochowany, ale w 1263 roku ekshumowano go, by ponownie go pochować w nowej bazylice zbudowanej ku jego pamięci.
Legenda głosi, że podczas ekshumacji każda część jego ciała uległa rozkładowi. Rozłożyło się wszystko poza jego językiem. Mówiono, że język był tak mokry i elastyczny, jakby nadal był przyczepiony do żywego ciała. Za życia święty Antoni był znany jako utalentowany mówca, który nawrócił na chrześcijaństwo tysiące ludzi we Francji i Włoszech. Jego język znajduje się w Bazylice świętego Antoniego w Padwie we Włoszech i wstawiony jest w wyszukany złoty relikwiarz. Co więcej, w tym samym miejscu znaleźć można jego kość szczękową. Fakt ten podważa opowieść o tym, że wszystko poza jego językiem uległo całkowitemu rozkładowi. Reszta tego, co uważa się za ciało świętego, jest pochowana osobno w innym miejscu bazyliki w prywatnej kaplicy. W bazylice znajdują się również rzeźby wielu szanowanych artystów, takich jak Giotto i Donatello, ale to właśnie język przyciąga do świątyni najwięcej pielgrzymów. Święty Antoni jest patronem rzeczy zagubionych, więc wierni masowo przychodzą w to miejsce, prosząc go o pomoc w odnalezieniu tego, co zgubili. Starożytny kajak. Prawdopodobnie nie zwrócilibyście większej uwagi na ten drewniany kajak, który swego czasu został wyrzucony na brzeg w południowym Meksyku. Jest on stary i poobijany. Wygląda on jednak całkiem nieźle jak na swój wiek. W końcu powstał ponad 1000 lat temu. Kajak został znaleziony podczas budowy kontrowersyjnej nowej linii kolejowej w Meksyku o nazwie Maya Train, która jak na ironię niszczy wiele ważnych dla starożytnych Majów miejsc. Kajak o długości 1,5 metra również jest zaprojektowany przez Majów. Został znaleziony będąc całkowicie zanurzony w zbiorniku ze słodką wodą niedaleko słynnego miejsca Chichen Itza. Archeolodzy znaleźli również ceramikę, rytualny nóż i kilka malowideł przedstawiających dłonie zanurzone w basenie. Tym samym nie wykluczyli, że został on zatopiony celowo. Kajak pochodzi z końca złotego wieku Majów, między 830 a 950 rokiem. Być może został on porzucony, gdy Majowie wycofali się z powrotem do swoich warowni, a ich miasta zostały opuszczone. Nieznany król. Podczas gdy wiele starożytnych zabytków i osad należących do Majów położonych w Meksyku zostało w pełni zbadanych, tego samego nie można powiedzieć o tych znajdujących się w Gwatemali. Archeolodzy spędzili jednak ostatnich kilka lat próbując coś z tym zrobić i tym samym dokonali niesamowitych odkryć, takich jak ten misternie zrobiony 1500-letni ołtarz. Znaleziono go w zrujnowanej świątyni Majów na obszarze prawie całkowicie pokrytym gwatemalską dżunglą w pobliżu La Corona. Wydobycie ołtarza z korzenia drzewa, który go po latach owinął, było żmudnym procesem, który trwał prawie cały rok. Na wapiennym ołtarzu widnieje nieznany dotąd historykom wizerunek króla Chaktu Ichi, który trzyma w rękach dwugłowego węża. Obecność węża jest prawdopodobnie związana z dynastią Majów z Kano, znaną jako Królowie Węże. Na ołtarzu można nawet znaleźć hieroglify, które podają dokładną datę powstania na 12 maja 554 roku. Po znalezieniu dowodów na istnienie tego dawno zapomnianego króla, archeolodzy szukają teraz dalszego kontekstu historycznego jego panowania. Martwy język. Na przestrzeni tysięcy lat ludzie posługiwali się różnymi językami i dialektami. Zdecydowana większość z nich wymarła i nie jest dziś używana. Jeden z takich nieznanych dotąd języków możemy podziwiać na odwrocie tego 400-letniego listu, który został odkryty w 2010 roku. Tył listu jest pokryty notatkami stworzonymi przez nieznanego hiszpańskiego autora. Według ekspertów językowych notatki są próbą przetłumaczenia języka, którym posługiwali się niegdyś rdzenni mieszkańcy północnego Peru. Liczby hiszpańskie i arabskie są wyświetlane obok symboli, których uczeni nigdy wcześniej nie widzieli, co sugeruje, że jest to język, który był wówczas znany, ale nie jest rozpoznawalny obecnie.
Niektórzy południowoamerykańscy lingwiści sugerowali, że istnieje tu jakieś podobieństwo do języka Nkwachuła, którym do dziś posługują się niektórzy mieszkańcy Peru. Część uczonych uważa, że te dwa języki mogły być w rzeczywistości kiedyś jednym i tym samym. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!